No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Red Dead Redemption 2 na moim kanale, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, trzeci już odcinek, który nagrywam jeden po drugim. Dobrze, bo robię sobie zapas, ale to już przynajmniej ostatni na ten moment, bo już mam połówkę kawy w kubeczku. Zaczynamy. Zaraz będę więcej mówił, ale gdzie to jest ten konik? Gdzie tu jest ten konik? W ostatnim odcinku spotkaliśmy pana bez nogi, byłego wojskowego, który zgubił konia gdzieś. O, jest koń. Jest jego koń. I teraz tak, powinniśmy bardzo powoli do niego podchodzić. No. Pół kubka kawy to akurat jeden odcineczek, a fani Red Dead Redemption być może się ucieszą, ponieważ kolejne trzy odcinki wlecą na kanał. Easy, easy. Shit, spooked, all right. Uspokój. Kompendium. Settle down, boy. Ty, ma nogę normalnie tutaj. Jeszcze raz poklep. Good boy. Now come on, then. Let's get you back. Nigdy, pamiętajcie, nigdy nie będzie... Znaczy inaczej, zawsze jest dobry czas na to, aby zrobić coś dobrego. He's just where you left him. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. So you better be good, you hear? I get the notion he's not a man you want to cross. No matter how big and strong you are. Chcielibyście Red Dead Redemption 3? Ja tak. Tak, szef, jak ty dwójki nie możesz ukończyć? Wracam, cieszę się tym, tak? To jest właśnie kwintesencja gier. W ogóle gdzieś przez myśl mi przeszło, że żeby tutaj do Wiedźmina wrócić. Next Gena. Bo Next Gena jeszcze w sumie nie ogrywałem. A ta seria dosyć mocno się zestarzała na moim kanale. Tam jest ten mój... Dobra, okej. Ale nie mam aktualnie czasu i tak jakby możliwości. Bo bieżące sprawy tego czasu na gry już nie jest tak, że ja mam 10 godzin dziennie. Z bólem. You're not so nasty. Yes, I am. You cheeky little bastard. I found him. You're a good man, mister. Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse. Aside from when the devil got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered,
I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great, so between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's run there. Thanks again. Yeah, you throw me again, you old dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Misja wykonana, weteran. No i dobrze. Dostaliśmy cenne doświadczenie. Poznaliśmy fajnego konika. Weterana, pogadaliśmy. Teraz lecimy z powrotem do naszego głównego, znaczy głównego pobocznego wątku, nie? Czyli tutaj gdzieś jest teraz nasz zbieg. Dobra. O! Kim ty jesteś? Zaraz. Stajmy sobie tutaj. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. Yes, my gosh. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Patrz, jak ja wyglądam, Boga. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them, just... Is there any way you can help me? I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. I... Up here, it's him. It's too late. Form up, we shoot on sight. I clear off, sir. Shit! Well, seeing as I'm here, I'll do what I can for you. Enjoy your last moments alive. There's so many of them! Nie ma ich aż tak dużo. Przeładuj. Ty w życiu. Dobra, przeładuj. Nie widzę. Dawaj! Matko Boska! Dobra, jakoś się udało. It's all right, my darling. You can come out. Oh, fuck. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something.
Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Damn the dad. Just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you... I don't know nothing about kindness. Wiecie co? Dług darowany. Powiem wam w ten sposób. Różnie u mnie w życiu bywało i... Ja wiem, że jak mamy do wyboru generalnie no albo my, albo ktoś, to wybierzemy wiadomo, że nas, tak? Ale czasami i też jeszcze tak dodam, że ja nie wierzę w karmę, nie? Ja nie wierzę w karmę. To nie jest tak, że jacy jesteśmy dla innych ludzi, to do nas wraca. Niby, że jak jesteśmy dobrzy, to dobro do nas wraca, a jak jesteśmy źli, to zło do nas wraca. Nie. Bo znam wiele dobrych ludzi, którzy przedwcześnie umarli. Znam wiele dobrych ludzi, którzy gdzieś tam po prostu zostali wielokrotnie wykorzystani. Tym tak naprawdę ja też... Na wielu ludziach w swoim życiu się zawiodłem, tak? Dlatego teraz dosyć mocnym introwertykiem jestem, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że na 5 przypadków ten jeden, jedyny, tak jak tutaj teraz byliśmy świadkami, ten jeden, jedyny dług może zostać darowany, ponieważ... Jeżeli mam zjeść 5 kanapek, jeżeli mam zjeść 5 kanapek w życiu, a zjem tylko 4, to nadal da mi to przeżycie. I teraz postawcie się po drugiej stronie i ja byłem po tej drugiej stronie i wiem, że czasami jak ci ktoś daruje tą jedną kanapkę, to potrafi ci to dać po pierwsze czas, a czas jest najważniejszy, moi drodzy, i potrafi dać kopa takiego pozytywnego, który spowoduje, że będziemy w stanie działać dalej. Także tak to wygląda, moi drodzy, no. Z mojej perspektywy. Jeden dług darowany, drugi już nie darujemy. I teraz wiecie, ktoś powie, no dobrze, ale na jakiej... Oh, hey, you there! Think you could help a lady out? My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Dobra, chodź. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Sure. Glad I ran into you. Huh. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage, for me, has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast.
Oh, yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down now, but I went in to have a look, and there's bullet holes, old blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Oh, we're getting close now. Znaczy, ja wam powiem tak, ta babeczka, która siedzi czasami w oknie i to może być więzień, to po pierwsze, a po drugie, powiem wam, że to Rancho Emerald, tak, ono ma dziwną historię i... No już, idę, ty. Chcesz, to na piechotę zapierdzielaj. Ona mówiła o tym budynku, nie? Tutaj jest pełno krwi i tak dalej. This is great. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. Dziękuję. Zrobiłem to z przyjemnością po prostu. Appreciate it. What a lousy day. No i dobrze. I ona sobie... To pewnie mówiła o tamtym chacie, że tam w oknie gdzieś siedzi, nie? Ja się nie mogę dostać w żaden sposób tutaj. Także... trudno. Dobra, idziemy dalej. Przedmioty, zróbmy jeszcze tak. Fasolkę zjedzmy. Skoro i tak umieram, to generalnie nie mogę być w żaden sposób... no gruby, tak. Wait. Masz nieotwarte listy lub paczki. No to już. Hop. Be with you momentarily. Odbierz pocztę. Co to za poczta? Przesyłka otrzymana 6 dni temu. 350 dolarów! Thank you for your help. Czekaj, jak to było? Nie, chowaj. I? God damn it! Jak to było? J? Nie, J to jest żurnal. B? O, jest, dobra. List od Theodora Levina. Przybliż. I very much doubt you read... Dobra. Drogi panie Kilgore. Boya Callowaya. Boy Callaway to jest ten rewolwerowiec, nie? Sama książka jest okropna, to same bójdy, ckliwach. No, no to słuchaj. Że nie żyją. Dzięki Bogu za to. Ci rewolwerowcem jest to, że zawsze jest się wygranym. Zdobywasz wolność lub chwałę. Callaway, niestety, ja zadowolę się chwałą. A pan może mieć satysfakcję z tego, że zna pan prawdę stojącą za słynnym kłamstwem. Mhm. Połowa przychodów z tej bezsensownej bójdy jest pańska, z wyrazami szacunku. No, dobra, to dlatego te 350 dostaliśmy. Okej. Okay. Ej, takie pierdoły naprawdę cieszą. Poczekajcie, jeszcze wyczesz. Bo trochę brudny ten mój konik. Wyczeszemy ją i lecimy dalej do zadania pobocznego. Myślę, że jest czysty, zadbany koń to podstawa.
Panowie, dbajcie o swoje konie. Kobiety będą wdzięczne, naprawdę. No, także to tyle. Dobra, tutaj, żeby się nie, w żaden sposób nie zderzyć z nimi. Jezus Maria, ta piosenka, znaczy ten motyw taki muzyczny, który tutaj leci, nie? Ta muzyka w tle. Ile ja razy polowałem przy tym w online, jak robiłem, szukałem skór idealnych dla Cripsa? On się chyba Crips nazywał, nie? Jednak powiem wam, że Crips, czy względem innych tak jakby możliwości zarobkowych w Red Dead Online, to jest najlepszy moim zdaniem. Patrzę, jakie tam. No nie, no ta gra jest po prostu piękna. Ej, dobra, poczekajcie, bo mi coś nie pasuje. A nie, dobra, jednak mi pasuje. Tędy. Och ty w życiu, jak daleko. A my mamy 21 minut. Dobra, wiecie co? Ja zrobię to w ten sposób, że ja lecę na miejsce. Jeżeli coś się będzie działo po drodze, to się włączę. Jeżeli się nie będzie nic działo, to widzimy się na miejscu, bo to nie ma sensu, żebym ja 10 minut teraz spędził na tym, na pod... Ta, fuck? Tak się... Słońce zaszło, czy co? Chmury jakieś cię... Można i tak. Dobra, na pewno? Tak, to zajmie w cholerę czasu. Widzimy się na miejscu, moi drodzy. Dobra, dolecieliśmy praktycznie na miejsce. Jesteśmy już w Van Horn. Czy Annesburgu? Zawsze mi się te miasta mylą. Zawsze mi się te miasta mylą. Annesburg, dobra. Teraz tak, teraz idziemy tu. Ale to dobra baza wypadowa. Jeżeli gdzieś to zadanie się nie przeniesie z dala od Annesburga, to mamy bardzo blisko kolejne zadania. To mnie cieszy. Odszukaj Artura. Dobra. Pyk. Tu pewnie będzie Artur. Wypytaj strażnika, strażnik, wypytaj. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. Dobra, wypytaj brygadzistę. Nie. Czy ja mam tędy wejść? Tak, zakładam, że tędy mam wejść. Ty jesteś brygadzista? Nie. Move! Hey, did I get in your way? Ja pierdziele, jestem w kopalni, ty. Brygadzista, dzień dobry. Arthur Londonderry. Clear? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh boy, you can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knockin'. You ought to be ashamed of yourself. Hey, I ain't the godforsaken moneylender. No i tutaj jeden i jeden, powiem ci. Dobra, ostatnie znane miejsce. Gdzie ja teraz muszę... Really? Muszę się cofnąć, ale dobra, to i tak nadal blisko Annesburga. Także idziemy. Hop.
A smoknij mnie w pompkę, jak cię zaraz zacznę... Dobra, jakbym w sumie zaczął strzelać, to wszyscy oni by się na mnie rzucili. I to ja bym zginął, bo ja jestem jeden, ich jest z 50. Ale spoko. Dobra, idę, idę. Nie stresujcie się. Dobra, cyk. Ale też ciekawe jest to, że on niby nie żyje, nie? Ale dlaczego nie żyje? My tego nie sprawdziliśmy. Czy my wierzymy każdemu, kto tak naprawdę coś do nas powie? Hej, nie skrzywdzę cię, pokażę ci małe kotki w piwnicy. Pójdziesz ze mną? Tak, nie ma problemu. Jedynymi osobami, i to też nawet nie do końca, którymi bym wierzył, to jest lekarz. Dobra. I to lekarz, do którego idę prywatnie, bo oczywiście ten na NFZ. Wiecie, czasy są jakie są. Konsumpcjonizm pochłania nas do reszty. I już dawno co łaska nie istnieje. A druga sprawa, jakieś zasady na zasadzie przysięgi. To już nie działa. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Widać to po frikach. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just... We lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No! No, Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. I just wanted to say the debt's canceled and... Here, take this. It won't bring your husband back, I know. You need money, and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. Dobra, pomówić z Leopoldem Straussem. Dwa długi, że tak powiem, anulowane. W sumie nie zwróciłem uwagi, ile ja pieniędzy im dałem. Czekaj, B 3689. Wydaje mi się, że chyba ponad 100, nie? Wydaje mi się, że ponad 100. Dobra, gdzie jest Leopold Strauss? Tutaj jest Leopold Strauss. Więc to jest niedaleko Annesburga. Także ja jeszcze się udam w tym odcinku do Straussa. Pogadamy ze Straussem i kończę. Może niekoniecznie na dziś. Ogólnie w planach dzisiaj to ja mam jeszcze, jeśli chodzi o ostatnie gry przed urlopem, bo... Ja zaczynam urlop, tak? Nie będzie mnie w domu. Czy jak już oglądacie ten odcinek, to jestem, nie? I jestem w pracy prawdopodobnie. Albo po pracy. Może to wieczorem publikuję. Ale chodzi o to, że przed urlopem mam jeszcze ochotę zagrać, znaczy ochotę, chęć nagrać. Looky here, looky here. I guess you don't pay no mind that these is Murphy Hills. I got his horse. He got your horse.
Now get down off of there, boy. Real easy. You fellas are making a mistake. You folk like these hills so much, maybe you'll be buried in them. Got a smart acre. I po co wam to było, gówniarze? Bez kitu, ty. $4, proszę bardzo. I ja sobie w tym momencie odten. Wszystkie pieniążki, które oddałem tamtej wdowie, to... A tak swoją drogą to zadanie z Leopoldem Straussem trzeba było w ten sposób rozwiązać, bo ja nie miałem w sumie innej możliwości, nie? Tak, żeby im na przykład nie anulować tego długu. Tutaj jeszcze dodatkowo te pieniądze mogłem albo anulować dług, albo anulować i dać pieniądze. O, już mam 3700. No i elegancko. Wszystko ogarnąłem. Dobrze, Artur teraz wiecie, odkąd dowiedział się, że umiera, to jest jeszcze bardziej dobrym człowiekiem niż był. Dobra, cyk. Leopold Strauss, Herr Strauss. No, także chcę pograć w Gothica i nagrać kilka odcinków. Później jeszcze tak, to ja. Arthur, dumbass! Good to see you back, Arthur. Easy now. Później wrócę, 3 dni pracy i 4 dni wolnego. Bo całe 2 tygodnie teraz po 6 dni robiłem, także i to nocki jeszcze, które mnie po prostu rozwaliły doszczętnie. To teraz wszystkie dni wolne, które gdzieś tam wcześniej nie dostawałem, to sobie odbieram. To jest dobre. Things are gonna be okay, Jack. Can I go play in the caves? No, chyba nie. Hey. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Hmm. Just get up. What? Get up! What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. What? I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. O kurde, tego się nie spodziewałem. Osiągnięto maksymalny lub minimalny poziom honoru. Osiągnięcie. Poszty w życiu. Tam jest Dutch. Siedzi w ciszy. No dobra, tego się nie spodziewałem. Leopold Strauss, wygnany z naszego obozu. Och, ty w życiu.
Dobra. Edit Downs. Zrobimy to. Ale to już w następnym odcinku. Moi drodzy, no ciekawie się zakończył ten odcinek. Ciekawie to zadanie się w ogóle zakończyło. Kurde. O, dobra. To wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na inne serie na moim kanale. Zostawcie standardowo komentarz dla zasięgu, łapeczkę. I tyle. Pozdro. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.